Siemanko, witam bardzo serdecznie. 8 grudnia, Tarnowskie Góry, skatepark Rolkowo Park. Rozpoczynałem właśnie grę w Blade'a. Generalnie jest 8 uczestników Blade'a. Zasady proste. Każdy zadaje po kolei trik. Jedna próba na zadanie. Revenge obowiązuje. Dwie próby na wykonanie. Zadający konkretnie określa zasadę, czyli że na przykład, nie wiem, trik są wyjechany po całości, na przykład na różę i tak trzeba powtórzyć po prostu. I chyba, że zada, że może być stal, to może być stal, bo gramy też na stale. Możemy ustalić, że gramy na całym parku albo na jednym elemencie, to już od was zależy. Ja proponuję całym parku. I generalnie tak, z tych moich wyliczeń teraz, co wyszło, do wygrania jest 8 dyszek znowu, więc... Plus nagroda specjalna. Plus nagroda specjalna od Mr. Hasana. Ja nagroda specjalna. Tak jest, stawiamy puchar. Uderz w puchara. Zaczynamy od najstarszego. Soulik po całości na tutaj metalowym boksie. Ja jestem sędzią generalnie. Tak. Po całości? Po całości Soulik, 1-8 zejście w prawą stronę. 1-8 zejście w prawą stronę. Że tutaj? Pacjent na boksiku. Temu wyjdzie. Nie. Połowa dobra, boksu zaliczona. Zaliczone! Pierwsza próba Tawerego za nami. Nie zdążyłem nagrać. Do Soula. Dobra. Switch up. Aha, okay. No niestety, Darku. B. Bardzo dobrze. No niestety, Agu. Byli. To jest straszne. No niestety, Bartko, byli. Próbujemy. To basic.
Mam wszystkie literki. Tak? Były A. Ty. Cztery były. Cztery. Uwaga, teraz zadaję Mateusz. Dawaj jakoś pewniaczka. Mizu na, do Royala na metalowym boksie. Dobra. Mizu do Royala na metalowym boksie, ale... Literka. Tak jest, Bartek, ile masz liter? Bla. Bla. Koło boksa. Yeah. Ja zadaję Royala na łamaną w dół, na łamanym boksie w dół. Nie powiedziałeś, jakie zejście, co nie? No więc, tak. Że było brzydkie zejście, to już nie moja wina. Nie było takie brzydkie wcale. Pierwsza próba? Tak. Zaliczamy. Też zaliczamy. Zaliczone. Tak jest, mały pojedynze. Tak jest. Zadaję front flipa. Front flipa. Front flip mamy! Woo! Alejuk Benson. Ale nie po całości. Co robisz? Zadaję 5-4 na tym dużym kwaterze. Na kwaterze? Tak. Dobra. Darek odpuścił. Literką. Dobrze. Proszę literkę. No proszę, literkę. Wow!
Blackpink 5-4 przez rampę. Sweet Dance na mini rampie, ale na niebieskim boksie. Tak jest! Tu na boksie metalowym. U góry czy na dole? Połowa. Przynajmniej połowa, na górze czy na dole? Co? Na dole, na dole. To chce revenge? Pomimo tego, że jest to młody zawodnik, niestety nie zaliczamy, bo była niedogięta jedna nóżka po prostu, ale i tak szacun za próbę, bo byłeś bardzo blisko. Robię back to back, może być bez graba i lądowanie może być na płaskim. Teraz zadaję wartę. Ale upsol na niebieskim boksie, nie musi być po całości, ale musi być przejechane. Dobra. Okej. Okay. Zejdzie z nim. Tak. Robimy przeskok przez słupki, bo jeszcze i póki gram, tylko to będzie trochę wysokie. Muszę to ustawić i pokazać, jaka wysokość. Nie próbuję. A zadaję backflipa na kwaterze. Dobra. Dziura. No. Do wymiany. Bulisz. O kurde, a te dwie nogi. Wyskok z piramidki i przelecenie na kostkę próbową w przód, tak? Tak, na płaskie. I nie wolno zachęć takiego. Trzeba się mieć z kąta. Żeby nie było niedomówień. Wszyscy zaliczyli. Tak? Unit. Okej, dobra. Teraz lecimy backdoor do Trespin Top Soul'a. Decydująca rozgrywka. Oboje panów ma po 4 literki. Ostatnia literka, 3 próby. Jeżeli nie powtórzą, Goofy wygrywa. Bartek miał 3 próby, nagrane zostały 2, dlatego w edicie są tylko 2, ale pierwsza była tak jak druga i trzecia. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję. No,
Mamy rozstrzygnięcie drugiego blejda u nas na rolkowo. Zwycięzca Gupi. Oto puchar. W pucharze kajsidło. Okazało się, że jest ciut więcej w kasie, więc jest 9 dyszek dzisiaj do wygrania. Więc proszę bardzo. Mam tutaj pucharek od Hasana, pieniążki od Rolkowo. Padajcie, nie bójcie się, gra jest naprawdę dobra, można się sporo nauczyć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo!